Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was na kanale Game Scarlett i zapraszam was na kolejny odcinek z Growing Up, trzeci dzisiaj nagrywany. Wciągnięta jestem maksymalnie. Pamiętajcie o Discordzie, zapraszam was na niego bardzo serdecznie, w komentarzach i łapkach i lecimy dalej. Ja chcę wiedzieć, na kogo wyrosnę, więc no, jesteśmy teraz 14-letnią Scarlett. Musimy coś zrobić, żeby ratować sobie nasz mózg, bo jesteśmy zmęczeni trochę. I lecimy sobie chyba teraz do domu, z tego co kojarzę. Spotykasz Hofera w salonie gier. A więc możemy zaczynać pierwsze spotkanie licealnego komitetu wyborczego. Hej, myślałam, że chcesz odpłacić mi ćwierć dolarówkami za moją przyjaźń. Tak, ale najpierw chcę ci powiedzieć, że będę kandydował. Tym razem przydałby mi się każdy głos, więc powiedz, że na niego zagłosujesz. Powiedz mu, żeby nie martwił się przegraną. Nie, zagłosuję na ciebie. Pewnie, że na ciebie zagłosuję. W końcu tylko ty jesteś Hoferem. Na kogo innego miałabym zagłosować? Kogo z drugiej czy trzeciej klasy? Kogo nawet nie znam? Dzięki, nawet nie wiesz, ilu moich przyjaciół waha się, czy teraz w liceum na mnie zagłosować. Jakby przez całe dojrzewanie zaczęli panicznie bać się życia. Strach przed życiem przychodzi bez niczyjej pomocy. Chcesz pozabijać trochę kosmitów, żeby o tym nie myśleć? Pewnie. Przez kilka godzin gry wideo nie wywołują żadnych negatywnych emocji. Okej. I teraz tak, my po prośbie do rodziców nie pójdziemy, bo rodzice nas nie lubią. Otwórz mapę miasta. Zakupy. Sprzedawanie w sklepie. O, fajnie. Dostaliśmy pieniążki, moi drodzy. Kręgielnia. W kręgielni nic nie możemy zrobić. Pomoc krawca kostiumów. Tu też nic nie możemy zrobić. Park ducha wody. O nic, idziemy zjeść. Nic innego nam nie zostało. Dobra, i wracamy do domu. I lecimy z grafikiem, moi drodzy. Kolejnych rzeczy się uczymy. Statystyki się nauczymy do końca. I z tego co widzę, z naszych umiejętności, przydałoby nam się nauczyć... Filozofia to tak średnio mnie interesuje, opieka nad dziećmi też, pomoc trenerowi, ewolucja, kostka logiczna, sprzedawanie w sklepie, korepetycje możemy udzielać, bo korepetycje są mądre. I myślę, że z tego zaczniemy sobie robić reakcje chemiczne. Dobra, i to chyba oznacza, że musimy iść, moi drodzy, do mapy mózgu znowu. Nasza ulubiona mapa mózgu! Lecimy z tym, lecimy z tym, lecimy z tym, lecimy z tym wszystkim. I teraz tak, co ja chciałam? Ja bardzo chciałam kupić czytanie. Ale wiem, że będzie z tym ciężko. I znowu mi zostało nie wiadomo ile punktów, koszt 10, no dobra, no to zrobimy tak i tak więcej nie wyciągniemy z siebie. Lecimy wstecz, na to nas jeszcze nie stać, niestety, ale chyba kupimy sobie w takim razie fizykę, matematykę, no fizykę sobie kupimy, nic nie poradzimy, ale musimy, bo musimy mieć gotowość do egzaminu zwiększoną. Natura, bakterie, a tak średnio. Oczekiwania, zarób trochę pieniędzy. No, średnio, jeśli chodzi o zarabianie. Rodzice znowu będą z nas niezadowoleni, ale idziemy do domu. Ty i Vivica jesteście niezłymi kumpelami ze szkoły. To nic poważnego, zwykłe cześć albo niezobowiązujące, co tam? Aż nagle... Hej, co tam? Wracam do domu ze Patty! Patty! Patty? O nie, szybko, nie może mnie zobaczyć. Patty, tutaj jesteś. Cześć, mamo, nie musisz krzyczeć, czyli Vivica to Patty. Mówiłam, że przyjdę po ciebie i pojedziemy na rodzinny obiad. Ja właśnie miałam gdzieś iść z koleżanką właściwie. To chodźmy razem na obiad. Znajdź wymówkę. Idź na obiad. Dziękuję. Właściwie to zaprosiłam Patty na obiad z moją rodziną, tak?
No tak, przecież sorry, mamo, wiem, że chcesz, żebym miała więcej przyjaciół. W porządku, kochanie, baw się dobrze, ale mogłaś mnie uprzedzić. Przepraszam, zapomniałam. W porządku, wróć przed ósmą, kocham cię. Dobrze, dobrze, ja ciebie też. Pa, Patty? Tak mam na imię. Nazywaj mnie tak przy mojej mamie, ale w szkole mów mi Vivica. Spuntowana. Dobra, w porządku. A tak w ogóle to dzięki za ratunek, moja mama chce dobrze, ale nie musisz się tłumaczyć, tak czy siak dzięki. Chcesz faktycznie coś porobić? Pewnie. Co popołudnie kręcicie się po centrum handlowym, w końcu rozmowa schodzi na... naprawdę lubisz poezję? Nie, ja nie przepadam. Nie wiem, zawsze mnie to nudzi, no... Nienawidzę tego, piszę, ale nienawidzę. Nienawidzę nawet tego, że to piszę, ale czasami muszę, sama nie wiem. Są rzeczy, które muszę, bo to durne. Wcale tak nie myślę, a ja tak, to durne, poezja jest durna, haha, naprawdę. Reszta wieczoru mija dość szybko i gdy zbliża się koniec, musimy się częściej widywać, jesteś całkiem spoko. Powiedz tego normalnie, powiedz coś miłego. Powiedz coś miłego, ty też jesteś spoko, ten dzień mógł być gorszy. No, jeśli życie jest dobanie, przeżyję z kimś... Trochę, jakie to screenshotowe. Jezu. Do zobaczenia. No do zobaczenia, Vivica. A my, cóż, nie mamy punktów czynności, więc za bardzo nie zarobimy pieniędzy. A wypadałoby trochę zarobić, bo rodzice będą się denerwować na nas, więc pójdziemy tak i będziemy zarabiać pieniądze na korepetycjach, sprzedawanie w sklepie i korepetycje. Będziemy mieć mistrzostwo w tej dziedzinie. Więc zrobimy to, ale jeżeli chodzi o wszystko, to pójdziemy sobie tutaj do nauki i zrobimy sobie do końca reakcje chemiczne i zaczniemy magnetyzm. I chyba tak to zostawimy. I lecimy do końca tury. Może uda nam się coś zarobić i rodzice będą z nas dumni. Po tygodniu takiego zachowania Richard w końcu zostaje twoim partnerem na lekcji. Teraz już nie możecie unikać. Zapytaj, co się stało. Zachowuj się, jakby wszystko było normalnie. A, luzik. Richard na ciebie nie patrzy. Widziałeś Świat Dinozaurów 3? Świat Dinozaurów powraca? Nie. I dobrze, bo to słaby film. Jeszcze mniej dinozaurów niż normalnie. A, to głupie. I gdy myślisz, że już nic więcej nie powie, a jak muzyka, całkiem w porządku, ale to głównie odgrzewane motywy z wcześniejszych filmów. No, słyszałem, że ścieżkę dźwiękową znowu robił Picardo, który ostatnio spoczywa na laurach. Na laurach? Proszę, proszę, co za słownictwo, przecież to nic niezwykłego. No, no. nie ma tylko sensu pytać, co się stało, bo wiemy, co się stało. To jaki robimy projekt? No, nie wiem. Ja myślę o dioramie może z muzyką, nie wiem, czy to dobry pomysł. Już nie zajmujesz się muzyką? Zajmuję, ale nie wiem, czy historia i elektronika do siebie pasują. Jeśli pasuje do dinozaurów, to pasuje też do historii. Chyba masz rację. Rozmawiacie o projekcie, a Richard powoli zaczyna się odprężać. Nie wiesz, co było nie tak, ale przynajmniej Richard znów z tobą rozmawia. Przecież wiesz, co było nie tak. Zyskaj 200, oczekiwanie rodziców spełnione. Mam dumę! Dumę rodziców! Rodzice są wreszcie ze mnie dumni! Jak dobrze! Super! Cieszę się! I lecimy do mapy mózgu. I mamy 15 lat. Moi drodzy, to jest poważny wiek. Mega poważny wiek. 15-letni purchlak to już taki konkretny purchlak. Znowu? O, dobra. Dziękuję. Mamy jakieś punkty dodatkowe, to jeszcze sobie kupię wiedzę. I jeśli chodzi o naukę, fizyka, matematyka, liczby niewymierne. Optyka, bakterie. Ja chcę literaturę klasyczną. Ja lubię literaturę. Ja chcę literaturę klasyczną. I możemy sobie kupić... O, dobrze. Optykę sobie kupimy. Dobra, będziemy się fizyki uczyć, widzę. No, tak średnio z tym, ale okej. Okay. A resztę sobie zostawiamy. I... idziemy... Gdzie my idziemy? Padałoby coś porobić takiego... żeby sobie naprawić życie. Czyli na przykład to. Idziemy do domu. W końcu podliczono głosy, są już wyniki. Hofer nie był nawet w pierwszej trójce. Po ogłoszeniu wyniku widzi, że jak Hofer wymyka się do toalety, ma zaczerwienione oczy. Sprawdź, jak sobie radzi, zostaw go w spokoju. Dobra, sprawdź, jak sobie radzi. Postanawiasz iść za nim, pukasz do drzwi toalety. Wszystko tam w porządku? Tak. Bo nie wygląda. Gdybyś mnie potrzebował, to jestem tutaj. Przez chwilę jest cicho i gdy już masz odejść, Hofer wygląda zza drzwi. Dzięki, ja, bo, no, ale do bani. Słuchaj, dzięki, że do mnie zajrzałaś. Hej, ale chodźmy kiedyś znowu na kręgle, dobra? Dobra. Jakie to jest bez sensu.
Myślałam, że ona jakoś bardziej z nim pogada, ale okej, to straszny cios musiał być dla niego. Przez chwilę się do siebie uśmiechać, a potem ponownie zamyka drzwi i znika w toalecie dla chłopców. To dla ciebie teren zakazany. Po chwili nie masz wyboru i musisz iść do klasy. Ta książka jest nudna, ten film jest nudny, wszystko jest takie nudne. Jedyną nudną rzeczą tutaj jest twoje nastawienie. Uuu, matka mi pojechała. Jak zamierzasz funkcjonować w świecie, jeśli nic cię nie interesuje? Ale mnie interesuje. Przecież dużo rzeczy mnie interesuje. Tak na poważnie nie mam pojęcia. Na pewno znajdzie się gdzieś coś interesującego, ale nie jestem jeszcze pewna, co to jest i gdzie to znaleźć. A tak na poważnie nie musisz oczekiwać, że świat będzie ci zapewniał rozrywkę. Sama musisz odnajdywać w różnych rzeczach coś interesującego. A jak to się robi? Miej dociekliwy umysł. Zadawaj sobie pytanie. Dlaczego coś działa w taki sposób? Co mi to przypomina? Co pomyśleliby o tym inni? A co jeśli nic takiego mnie nie interesuje, to wtedy sprawa jest beznadziejna. Jezu, ja nie wiem, jak to jest, jak ci nic nie interesuje. Ja mam za dużo rzeczy interesuje, nie mam czasu na nie. Fajnie się na pokój trochę zmienił. Już nie ma żab. To wtedy sprawa jest beznadziejna, więc lepiej licz na to, że to podziała. No, oczekiwanie podnieść wartość wyobraźnia. Podniosę, bo wyobraźnie mi szkoda. Wyobraźnie to ja akurat lubiłam. Ale lecimy sobie tutaj do szachownicy kafe na żarełko, jak zawsze. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja chcę sobie podnieść moje... życie. Naprawić swoje życie muszę. O, właśnie. Żeby znowu nie zrobić skuchy. I lecimy sobie teraz... otwórz mapę miasta. Czytanie komiksów, gry planszowe. Testowanie gier wideo. I tak jesteśmy nerdami. Programowanie. Znów brakuje gdzieś średnika. No, programowania się już nauczyliśmy. Czytanie komiksów. Dobra, poczytamy jeszcze komiksy. I możemy zrobić gry planszowe. Oczekiwania 14 na 300. Zwalczaj nudę. Nie wiem, czy mi się uda aż 300 zrobić z wyobraźnią, no ale dobrze. Niech im będzie. I co? Lecimy chyba do grafiku, ale naprawianie komputerów byśmy sobie włączyli. To jest interesujące. A lecimy do grafika. Nie dziwne rzeczy interesują. I magnetyzmu się nauczymy. 2, 3, 4, 5, 6. I weźmiemy sobie z umiejętności naprawianie komputerów. Gdy myślisz, że czeka cię spokojne popołudnie, w domu rodzice mówią, że ktoś do ciebie dzwoni. Słyszysz histeryczny głos. Musisz mi pomóc, Boże, ale nawaliłam, nie wiem co zrobię. Spokojnie, Vivica, Patty, to ty? Tak, tak, to ja, słuchaj. Musisz przyjechać na komisariat i powiedzieć, że jesteśmy rodzeństwem. Ale proszę, nie mam nikogo innego. Nie? Powinnaś zadzwonić do swoich rodziców. Nie mogę, ani do brata, nie zrozumiesz, nie mogę tego zrobić. Powinna była wiedzieć, że nie ma sensu cię prosić o pomoc, a potem telefon mirknie. W życiu jakichś fałszywych zeznań bym nie składała, w dupie to mam. Nie lubię takich rzeczy bardzo. Cisza sprawia, że zastanawiasz się nad słusznością swojego wyboru. Jest dobry? Jak coś zawaliła, to musi ponosić odpowiedzialność za to, co zrobiła, a co ja to jestem? Czy mam sobie podkopywać życie dla kogoś? Jakie kary są za fałszywe zeznania? No way. Zawsze komuś pomogę, ale nie w rzeczach, które wymagają łamania prawa. Już wszyscy wiedzą, że lepiej do mnie się nie zgłaszać po pomoc. Ty krowo, musiałam dzwonić do brata, wiesz jakie to upokarzające? Teraz myślisz, że jesteśmy sobie bliscy, że mamy wspólną tajemnicę. Chryste, jak ja nienawidzę widoku tego zadowolonego z siebie ryja. Co? Spierdzielaj! Powinnaś była stawiać mnie w takiej sytuacji, no. I tak jestem ciągle na ciebie wkurzona. Jezu, jaka toksyczna ty piara. Zjemy później obiad? W życiu bym z nią nie jadła obiadu, straszny toksyk. W przerwie obiadowej znajduje się jakieś puste miejsce. W sensie, nie lubię ludzi, którzy wymagają od nas takich rzeczy, a potem mają do nas pretensje, że ich nie wykonujemy. To jest tylko od naszej łaskawości zależy. Jak mają o to pretensje, to niech się gonią, bo to jest jej wina i jej problem. Strasznie toksyczna typiara. W przerwie obiadowej znajduje się jakieś puste miejsce. Macie ze sobą kanapki w papierowych torbach. Patty jest dziwnie cicha i chyba nie chce na ciebie patrzeć. Nienawidzę ich.
Sypiąca po tym cisza ciągnie się przez chwilę. Wiem, że nie powinnam, ale tak jest. Moich rodziców, mojego brata. Czemu? Nie wiem, albo... Może wiem. Rodzice postanowili zabrać dziecko, gdy nie mogli mieć własnych, wzięli mnie. Ale okazało się, że jednak mogli mieć dzieci, więc mają też jego. No i nie wiem, kim jestem ja? No, przecież Jezu, jakie głupie. W sensie, wydaje mi się, że jak ktoś adoptuje dziecko, to je kocha potem już jak własne. W sensie, nie wiem, a jak tak nie jest, to jest coś nie tak z tymi ludźmi, ale powiedz, że jest wyjątkowa. Powiedz, że to nie jest wina jej rodziny. Ale co, to nie jest chyba ich wina, nie? Nie wiem, czy obwinianie twojej rodziny jest w porządku. Ja ich nie obwiniam, ja tylko nienawidzę. Nie chcę, ale tak jest. Jest we mnie tyle wściekłości i czuję, że muszę coś zrobić. Wiesz, na przykład malować sprayem różne rzeczy. I to dlatego gliny mnie zgarnęły. Wiem, że masz rację, ale nie potrafię nic z tym zrobić. Przynajmniej lubię ciebie. Następująca potem cisza ciągnie się przez chwilę. Gdy próbujesz zapytać, co się stało. Dobra, rozumiem, fajna z ciebie osoba, fajna. Na tyle, żeby... Nieważne. Ta zmiana nastroju jest aż zbyt gwałtowna. Patty odchodzi i zanim zdołasz ją powstrzymać, zostajesz sama i masz wrażenie, że Patty zrobi coś głupiego. No to trudno, jak zrobi coś głupiego, to jest jej problem, nie? Nowe umiejętności dostępne. Niech ogarnie się i tyle. Poezja, fizyka kwantowa, akurat jej problem jest durnym. W sensie nie, no nie rozumiem. Nie. Ale może dlatego, że już stara jestem. Bo co, zaadoptowali dziecko, to co w tym złego, że zaadoptowali dziecko, nie? W sensie, chcieli, zaadoptowali, kochają ją, a się udało im mieć jeszcze jedno dziecko. No ale to jak już adoptujesz dziecko, jest z tobą, to raczej je traktujesz tak samo, nie? A jak nie traktujesz tak samo, to fakt, jest problem, ale nie wygląda na to, żeby rodzice traktowali ją inaczej, ci adoptowani, więc... Ten problem, nie wiem, siedzi w jakimś jej durnych wyobrażeniach i sama sobie musi go pokonać, albo z jakimś psychologiem, a nie męczyć nas. I malować sprayami po budynkach z tego też powodu. I ciągnąć nas po policjach, żebyśmy składali fałszywe zeznania. Proszę, nie znoszę takich toksyków. Nowe umiejętności dostępne, poezja, fizyka kwantowa i internet. Rozumiem, dziękuję. Natomiast my mamy 9 tur do naszego końcowego egzaminu. Lecimy sobie do mapy mózgu, dotknij narzędzia neuronu atrybutu, aby zebrać wszystkie widoczne atrybuty danego typu. O, jak fajnie. A my zaczynamy sobie od czego? Od tego. Niespodzianka, uruchamia koło, bardzo proszę, ja chcę. O, jak pięknie, dziękuję. 157 na 300, to będzie ciężko to wykonać. O, mogę już liczby niewymierne kupić, dziękuję. Co ja mogę jeszcze kupić? Bakterie i początek ludzkości mnie nie interesuje. Więc, moi drodzy, wracamy do domu. Ty i Richard kontynuujecie pracę nad projektem, nie poruszając tematu jego dziwnego zachowania. To moje dzieło. Stawia na stole magnetofon i daje ci słuchawki. Leci jakaś piosenka, elektronika, muzyka klubowa, nic dla mnie. Pojawiają się też motywy dziwnie przypominające amerykański hymn. To najwyraźniej piosenka, którą Richard zrobił do tego projektu. Pokaż, że jesteś pod wrażeniem, skrytykuj go. No, może jest okej, to twoje dzieło? Tak. Jak to zrobiłeś? Rozpisałem, a potem wrzuciłem na kompa. DAF, Digital Audio, czyli cyfrowej stacji roboczej. To taki komputer? Program na kompie. Naprawdę fajne. Dzięki. To drugą pracę też zrobię. Nie przejmuj się nią. No chyba, że chcesz, haha, zrobię swoje bez obaw. Przez jakiś czas popracujcie razem nad projektem i udaje wam się skończyć większą część zadania. Okej. Okej, dobra, lecimy do grafiku, bo i tak już nie mamy punktów czynności, więc zostaje nam tylko i wyłącznie grafik. I zrobimy sobie, moi drodzy, nie wiem, czy to mi się uda. Prawdopodobnie nie. Ale może uda nam się. 100 chmurek dostajemy za osiągnięcie mistrzostwa, więc może nam się uda zaspokoić rodziców. Ale pójdziemy sobie teraz do naszej nauki. Ogólnie do pomocy trenerowi, żebyśmy może coś zarobili. Chociaż wiecie co? Albo dobra, pomoc trenerowi. Nie pomoc trenerowi. Wolę zrobić sobie sprzedawanie w sklepie. Przyda nam się. I pójdziemy sobie do umiejętności. Naprawianie komputerów weźmiemy sobie. I pójdziemy się nauczyć teraz matematyki. Okej. Dołączasz do Hofera, by pograć w kręgle.
Przepraszam za wczoraj i dzięki za to, że jesteś naprawdę. Nie przejmuj się tym. Połóż do niego dłoni, nie zachowuj się dziwnie. O nie, i ja nie wiem, czy powinniśmy położyć dłoń na jego dłoni? Może będziemy wyrywać Hofera? Nie zachowuj się dziwnie. On chyba nie lubi takich rzeczy. Kurde, nie wiem, ale on chyba nas... nie będzie mu to pasować, jak położymy dłoń na jego dłoni, ale ja bym chciała wyrwać Hofera. A dobra, chodź, kładziesz dłoń na jego. Co robisz? Chyba się dotknęliśmy. O nie, uśmiechasz się ponętnie i jestem gejem. Hofer zabiera rękę, jakby raził go piorun. Jestem gejem. Och nie. Och nie. Jak zwykle geje mi się podobają. Hofer milknie i rozgląda się dookoła w obawie, że ktoś to usłyszał. Zignoruj to. Odejdź. No trudno. Ale zignoruj to. Odejdź. Odejdź to tak chamsko. Chyba zignoruj to. Nikt nie jest idealny, ale nic nie szkodzi. Co? Wyraźnie wzruszasz ramionami. Nie możesz nikomu powiedzieć ja nie chcę cię skrzywdzić, ale... Rozumiem, rany. Twój tata wie? Nie, tak, nie. Chyba podejrzewa. Robi sobie żarty, odkąd pomogłem siostrze. Raz pomogłem jej ze strojem na Halloween. Teraz pomagam jej co roku. Robimy takie wymyślne, podwójne stroje. Tata prawie zawsze śmieje się, że ma dwie córki. Hofer zakłopotanie wpatruje się w dal. Gramy czy jak? Wciąż jesteś... taki beznadziejny? Zaraz ci pokażę, jaki jestem beznadziejny w kręgle. Hofer złamał moje serce, tak mi się podobał. No nic. Mam tendencję do wybierania gejów. Mecz w kręgle przebiega mniej więcej tak jak kilka lat temu. Hofer nie bardzo się poprawił. Nie wiem, czemu tak lubię grę, w która mi zupełnie nie idzie. Kręgle są fajne. Och, o, cholera, już późno, muszę spadać. Hej, pogadamy kiedyś u ciebie. Potakująco kiwasz głową, a Hofer wybiega z kręgielni. Hofer, złamałeś mi serce. Myślałam, że będziemy małżeństwem. Ale Richarda nie chcę. Richard mi nie pasuje też, więc... Moi drodzy, skończy się na tym, że będziemy mieć koty. Spotykasz się z Richardem w szkolnej bibliotece, żeby dokończyć projekt. Idzie wam w miarę dobrze, gdy nagle Richard cichnie. Wszystko w porządku, zrobię się taki. Tata mówi, że jestem przybity. To chyba dobre słowo. Nie, nie bardzo, ale masz rację, że... No tak, chcesz. Nie bardzo, ale dobra, więc kilka lat temu po gimnazjum pojechałem na... wakacje na obóz muzyczny. No i była tam taka opiekunka. Och, Richard, Tylko kilka lat starsza, ale no, widząc jego wyraz twarzy, szykujesz się na najgorsze. Coś go martwi. Zakochałem się w niej. Starasz się ukryć swoje zaskoczenie. Była świetna i taka mądra. Nauczyła mnie wszystkiego na temat tworzenia muzyki, to znaczy sam dużo czytałem i próbowałem się uczyć, ale to ona mi pomogła zrozumieć tworzenie piosenek. Zmieniła coś niezwykle trudnego w coś, co mogłem. No i my, ona, po prostu zakochałem się w niej. Potem ona chciała... Daj mu czas. Czekasz, aż Richard skończy, trochę to trwa. W końcu jednak kończy. Chciała czegoś więcej niż trzymania się za ręce i całowania. Chciała ja. Nie dałem rady, ja to nie dałem. Jezus Maria, czy my z nim rozmawiamy o seksie? Myśl o kontakcie fizycznym przyprawia mnie o dreszcze. Ojoj, nie mogę przestać płakać. Czuła się przeze mnie taka brzydka, bardzo ją zraniłem, okropnie się z tym czułem. To niezbyt fajne, ale czemu mnie unikałeś? Czułem to jeszcze tylko do jednej osoby, chyba zaczyna się czerwienić do ciebie. Rany, Richard, ja przepraszam, nie chciałem stawiać cię w takiej sytuacji. Myślisz o tym, co powiedział Richard. Zastanawiasz się, jak zareaguje na to, co teraz ty powiesz. Po prostu bądźmy przyjaciółmi, przynajmniej coś do niego czujesz. Nie, Richard, nie będziemy razem. Sorry, wolę koty. Richard, wszystko dobrze, wolę z tobą gadać, niż tak cię skrzywdzić. Nie skrzywdzisz mnie, obiecuję, my nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, dobra. Richard kiwa głową kilka razy, wzdycha też długo, jakby w końcu coś przestawało go dręczyć. Dzięki, przepraszam, że byłem taki. Chyba masz trochę problemów, ha, tak, ja. Chcesz dokończyć projekt? Fajnie by było skończyć szkołę. Wracacie do pracy, pierwszy raz od jakiegoś czasu, jest jak dawniej. Nowe umiejętności dostępne. SAT, nauka matematyki. Ej, a może ja zostanę lesbijką i z tą... Nie, tamta jest jeszcze bardziej irytująca. Dobra, ja będę mieć koty w tej grze, okej? Okay? Będę mieć koty. Skoro Hofer jest gejem, to ja zostanę z kotami i tyle. Koniec, po prostu koniec. Natomiast dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja lecę rozgrywać jeszcze jeden odcinek. A wy trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Hej!